Tak, witamy Państwa na kolejnym kawałku niebocentryzmu. Tym razem chcemy tutaj nawiązać do takiej jednej kwestii. Dlaczego Słońce jest spłaszczone nad horyzontem? Dlaczego je widzimy spłaszczone? Czy to ktoś zauważył? Ponieważ to są takie no, niewielkie jakieś tam wartości. I chcemy tutaj też nawiązać do tych doświadczeń z latarką, szybą i płytą pilśniową. Jak widzimy tutaj w tej chwili, to widzimy właśnie to doświadczenie, które zrobiliśmy w Krzyżowej z latarką. No i tutaj poproszę Grzegorza, żeby nam dalej wytłumaczył całą kwestię, cały temat. Prosimy. Mamy tutaj doświadczenie polegające na tym, że puszczamy promień świetlny z latarki przez szybę i ono, ten promień przebiega przez tą szybę i uderza poza tą szybą już w ścianę płyty pięciowej. Bo to jest ten, taki ze zdjęciami. Tak, tak. I tam widać to halo słońca, widać ten hot stop. I co najważniejsze jest, że widać, obserwując ten efekt z boku, to będziemy zawsze widzieć słońce spłaszczone. Nie będzie do końca takie okrągłe, jak jest w zenicie. I wynika to z tego, że obserwując słońce z odległości 300-400 km przy zachodzie słońca, to patrzymy się na niego przez pryzmat soczewkowania nieba. Soczewkowania szkła nieba. Soczewkowanie, tak. Ja szkła to nazywałem nieba. Soczewkowanie poziome, bo to soczewka nieba, to szkło nieba, ono nam zmienia kształt tego słońca. No i teraz powiedzmy o tym, że to szkło nieba jest na 100 km, a to doświadczenie służy temu, żeby nam zobrazować właśnie jak z promiennika wychodzi przez szkło nieba światło do ziemi. Przynajmniej taki przykład właśnie na to szkło nieba, na to halo i tak dalej, nie? O, to jest, po to właśnie te doświadczenia się robi, takie, żeby to zobrazować. Dobrze mówię? Tak jest. No. W tym miejscu, chociaż widać, że jest z boku obserwacja, to wejście już jest spłaszczone. Czyli wejście do szkła nieba, tak. Tak, jest. Są niekiedy na niebie widoczne dwa słońca, to są właśnie ten efekt zachowany. A dlatego tutaj na szybie jest taki bardzo, bardzo ledwo widać, tylko dlatego, że ta szyba jest cieniutka. Jakbyśmy tutaj wsadzili taką szybę 2 cm na przykład, nie? Tak, właśnie. Im grubsza, tym ten efekt jest całkiem inny. O. Nie mamy takich warunków, żeby to jakby udowodnić laboratoryjnie. Dokładnie, tak. Ale to w przestrzeni nad nami to jest partia przestrzeni znacznie większa, tak. I tam jest zachowane pole magnetyczne, które właśnie stanowi to szkło nieba i w tym szkle zachodzą takie procesy. Zjawiska. Teraz chcemy tutaj jeszcze przekazać, czy pokazać może, jak w ogóle następuje to cały ten mechanizm. I magnetyczny i ten ruchu tego słońca. O, to się nazywa Taurus. Energia Taurusa. Czyli to jest ten różowy cały, ten pierścień. Mamy pole magnetyczne, w którym to jest to szkło nieba. I w tym polu magnetycznym. A to jest powyżej chyba szkła nieba. Bo chodzi o to, że może ono jest też zbudowane z paru różnych warstw, pól i one różnie mogą wpływać na przykład na ruch słońca wokół centrum tego rdzenia, ale w sumie to, co się wytwarza pomiędzy środkiem a ziemią, to jest to pole Taurusa. Taurusa to jest pole elektromagnetyczne. Czyli to różowe. To różowe. I w tym polu zawieszone jest słońce. Promiennik. To promiennik właśnie, ten promiennik. Promiennik i... A na zewnątrz tego, czyli na tym szkle, to co my widzimy, to widzimy słońce i księżyc. Tak. A tam są, a w tym Taurusie są dwa promienniki.
Tak, są dwa promienie, no, które my widzimy. No, jako czasami. Słońce, jak się czasami widzimy. Bo to, no właśnie, jeśli chodzi o Słońce, to ten promiennik jest nietypowy, bo on nam wysyła promieniowanie, którego my zauważyć nie jesteśmy w stanie, a dopiero ten elektromagnetyzm szkła nieba nam to uwidacznia przez umożliwia. Przez polaryzację na przykład. Nie? I dalej mamy taką grafikę, taką rysowaną odręcznie. Mamy mniej więcej, jak to wygląda w tym polu magnetycznym, kiedy promieniowanie z promiennika wchodzi w szkło nieba. Tak. I środek stanowi energię dodatnią, a samo Słońce jest to energia ujemna. I to tak samo, takie zachowanie tego modelu jest bardzo podobne do zachowania opiłek wokół magnesu z dwoma biegunami przeciwnymi. I Słońce, które tutaj jest wyświetlane, gdy obserwator znajdowałby się w tym miejscu, to Słońce te na tym szkle widzi spłaszczone. Nie widzi go, jakby był w tym miejscu. Nie widzi tak, jak jest w zenicie. W tym miejscu go widzi okrągłe. Tak. Ale w tym punkcie on widzi Słońce spłaszczone, po prostu zmienia się jego owal. I to jest naturalne zjawisko. Wygląda to w ten sposób. Jest to wynikiem właśnie obserwacji przez soczewkę z poziomego, nie z pionowego. Tak, i tutaj jest to zdjęcie pana Alena Orinie, które się zajmuje właśnie zjawiskiem widoczności, jakby tutaj widoczności gór Pirenejów z Lazurego Wybrzeża. O właśnie, on się tym zajmuje od kilkunastu lat i właśnie ten pan to wszystko tutaj umieścił. I właśnie tutaj to jest takie właśnie zdjęcie potwierdzające właśnie, że to Słońce na horyzoncie jest spłaszczone. Minimalnie, ale jest. No i jeszcze dajmy dalej. Co mamy? Mamy takie tego samego pana. Tego samego pana grafiki, mamy grafiki. O. Jaki to jest procent od tego odchyłu, od normy? Czy on to badał wszystko? On to wszystko badał, że nad horyzontem to od horyzontem tyle się tak ugina. No. Czyli on to wszystko tutaj już miał rozpracowane. I on się tym zajmował, czyli mamy w jakiś sposób tutaj potwierdzenie takie fotograficzne, że tak jest, jak jest w niebocentryzmie. Jest to kolejne jakby potwierdzenia fotograficzne, że tak jest. No i to ludzie, którzy obserwują te zjawiska, no to wiedzą, że to jest właśnie spłaszczone. Tylko może my tego tak nie zauważamy, bo nie zwracamy na to uwagi, ale tak jest. Ale tak jest. O, tutaj nawet pokazuje, że to jest symulacja, 84% mu wyszło, a tu mu wyszło 80%, nie, na przykład z fotografii, czyli jeszcze mniejsze, nie? No, akurat Słońce i Księżyc. No, tak, Słońce i my jeszcze dojdziemy do Księżyca, bo Księżyc to samo. Też ma takie oko. Też jest jajowaty. Też ma takie. Też nie jest idealnym kółkiem. Właśnie o to chodzi. Tak, i co jeszcze mamy tutaj? Księżyc. Tutaj chyba to jest... No dobrze, tak, no. Czyli on tu nam pokazuje właśnie te... że z Księżycem jest to samo. O, może w ten sposób. Czyli widzimy, czyli tutaj... No kiedyś mi tutaj na tym... Czyli w komentarzach pod filmami, tam kiedy miałem temat latareczki, ktoś napisał, że jest to niemożliwe w niebocentryzmie, bo musi być spłaszczone. No,
Bo jest spłaszczane. No właśnie. Jest spłaszczane. W programach animacyjnych, na przykład w Blenderze, utrzymuje się ten sam efekt. Można to sobie samemu zrobić, taką animację. I też będzie spłaszczone. Będzie też spłaszczone. Na bardzo na odległości jakiejś tam. Kamera, która to obserwuje, ten ruch tego słońca na szkle, to ono się będzie spłaszczać, ono się będzie zmieniać. Bo pamiętajmy, że to jest obrotowe niebo i słońce jest wyświetlane na obrotowym niebie, czyli na tym szkle Karmana, który jest elementem obrotowego nieba. Jeszcze cofnij się do tej grafiki, co zrobiłeś, nie tej. O tak, tutaj cofnij się, o tutaj co chcę powiedzieć, czyli te słońce jest na 100 km, tutaj widzimy to spłaszczenie, warunki magnetyczne. Tych linii moglibyśmy narysować więcej, żeby tam zobrazować dzień, noc, pory roku i tak dalej. Tego byśmy po prostu więcej, to jest tylko przykładowo Państwu tutaj pokazaliśmy, żeby widzieć, jak to schematycznie wygląda w takim, powiedzmy, schemacie magnetycznym. Nie? Czyli te słońce jest na 100 km, a to różowe to jest szkło nieba, czyli to jest zewnętrzna powłoka szkła nieba, to różowe o tu. I to jest właśnie to nazywane szkłem Karmana. I tam są wyświetlane nie tylko księżyc, słońce, ale też gwiazdy. No, to tak. I teraz... I tutaj u nam zanika w tym miejscu horyzont. To, co się mówi o tym, że statki spływają z góry, za okrygo. To jest ten moment tutaj, kiedy tego nie widzimy. Tutaj jest granica obserwatora, dlatego że promienie światła uginają się do góry i nie widzimy już tak, powyżej tej ściany tych promieni. One się uginają, dlatego że to jest efekt właśnie magnetyzmu. Magnetyzmu, tak, który wygląda w ten sposób. Aha. Światło, magnetyzm, to jest... Magnetyzm zazwyczaj jest wynikiem przepływu prądu elektrycznego. I dlatego, ten prąd nam idzie z jądra. Tak, i on musi się zaginać, niestety. No, nie ma tak, że światło jest czymś innym i ma inne wartości zachowawcze, się zachowuje tak samo jak wszelkie inne promieniowanie. No. Czy to magnetyczne, czy elektryczne, ale bez siebie obydwa nie mogą istnieć. Magnetyczne właściwości wynikają tylko z przepływu prądu elektrycznego. No tutaj mieliśmy te linie. Czekaj, co jeszcze z tej grafiki? Co byśmy powiedzieli jeszcze tutaj z tej grafiki? Teraz jest 13. To chyba byłoby wszystko, tak? A się generalnie tutaj podsumowując, jeszcze daj na ten księżyc tutaj. Na ten to. O, tak. Czyli mamy tutaj właśnie to też. Księżyc też jest jajowaty. Teraz jeszcze dla porównania daj to słońce, to na zakończenie filmu, żeby Państwo widzieli, że w niebocentryzmie mamy jak najbardziej jajowaty. Jajowate słońce. Mamy właśnie spłaszczone lekko słońce, także tutaj mamy właśnie dowody takie, no, potwierdzające właśnie całą tą na dodatek ideę geodezyjną. Znaczy ideę, no nie tak. Ideę, jest powiedzmy fakty geodezyjne i optyczne, o może tak. Potwierdzone fotograficznie. A dodatek słońce w tej pozycji dla nas jest większe. Widzimy to, on jest znacznie większy niż by było w zenicie. W zenicie jest inaczej. Dlatego, że tu ta soczewka powiększa. Tak, zbiera szkło te światło nieba. I ono po prostu powiększa. Przez większą ilość kilometrów niż to by było widoczne, gdyby świeciło od zenitu. O właśnie. No to już mamy. Wiemy co, dlaczego. Także to co? Dziękuję i na razie. Tutaj tak zapomnieliśmy w tym filmie jeszcze dorzucić tego gifa, tutaj Grzegorz zrobił, żeby zobrazować jak wygląda dzień i noc. To jest takiego gifa zrobił, proszę bardzo, tak to wygląda. Chwilę popatrzcie, no i to wszystko będzie końcówka tego filmu.
No to tyle. Do następnego razu. Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy część 12 niebocentryzmu, linia Karmana. No i pytanie, co to jest? Ja często mówiłem o linii Karmana w swoich wcześniejszych filmach, ale dzisiaj przyszła kolej na to, aby powiedzieć o tym, co to jest. Mówiłem już często, że to jest szkło nieba, ale musimy się zaznajomić z materiałem dowodowym. Celem filmu jest tak. Wyjaśnić, czym jest linia Karmana, jak rozpoznać linię Karmana, co to jest biblijny firmament i przedstawić dowody, że linia Karmana to szkło nieba. Zacznijmy może od bardzo dramatycznego wypadku, który miał w 2003 roku. Był to wypadek promu kosmicznego Columbia. Był to wahadłowiec, który w czasie drogi powrotnej z kosmosu rozbił się na kawałki. On był uszkodzony już w czasie startu i jak poleciał w kosmos, nie było problemu. Natomiast problem się zaczął, kiedy właśnie to uszkodzenie izolacji, bo taka była oficjalna przyczyna, uszkodzenie izolacji tego promu spowodowało likwidację tego promu i śmierć załogi. Pytanie, dlaczego powrót takich promów jest bardzo problemowy? Dlaczego jest tak niebezpieczny? To nie tylko chodzi o promy kosmiczne, ale również o kapsuły lądownicze. Były wypadki wcześniej, że kapsuły lądownicze rozbijały się o ziemię, na przykład te radzieckie. Ale to zobaczymy dalej. My tutaj rozmawiamy o linii Karmana. Co to jest właśnie... O co rozbiła się Columbia? Tutaj musimy zwrócić uwagę, co to jest linia Karmana. Linia Karmana, jak mówi Wikipedia, ona się znajduje 100 km nad poziomem morza i ten poziom stanowi, ten poziom 100 km stanowi jakby taką granicę między atmosferą a przestrzenią kosmiczną. W prawie międzynarodowym jest to uwzględnione jako własność państwa danego nad terytorium. Jeżeli jest to na lądzie, to jest 80 km, nad morzem jest to 100 km. Jest to przestrzeń atmosfery należąca do danego państwa. Kończy się ta przestrzeń atmosfery właśnie linią Karmana. Natomiast czy to jest tylko i wyłącznie taka granica obliczeniowa, tak jak obliczył to Karman, węgierski astrofizyk? Widzimy tutaj przekrój temperatur, że na 100 km następuje drastyczny skok temperatury w górę. Widzimy 100 km. Do 100 km to się wszystko waha, ale od 100 km już jest, zaczyna się ostro wzrost temperatury. Z drugiej strony widzimy, czyli te 100 km to nie jest tylko taka obliczeniowa granica, czyli coś, co można sobie ustalić, że to jest różnica lotu samolotowego od lotu orbitalnego. Mamy jeszcze, widzimy tutaj temperaturę, skok temperatury, ale mamy jeszcze jeden czynnik, jest Biblia. Oczywiście niektórzy mogą Biblię traktować jako żaden argument, ale niestety z tym w niebocentryzmie z Biblią musimy się zderzyć, bo nie ma innego wyjścia, nie można jej w jakiś sposób minąć. I dlatego w Księdze Rodzaju 1.6 jest mowa, że powstanie firmament w środku wody, niech się środek oddzieli wody, i tak się stało. Czyli istnieje coś takiego jak firmament. Czyli można powiedzieć inaczej, to jest sklepienie niebios albo sufit atmosfery, o coś w tym stylu. I teraz popatrzmy dalej. I teraz musimy tutaj trochę, zaczniemy od materiału dowodowego biblijnego. Zobaczmy tak. Księga Hioba 37:18 mówi o sklepieniu niebios, czyli ten sufit nieba, o coś w tym stylu, jest mocny jak lustro polerowane.
Jak to jest, że niebo mocne jest jak lustro polowane? W tamtych czasach lustro robiono z metalu, ale podkreśla niebo jako lustro, czyli element odbijający. No i teraz zobaczmy. Jak może być mocne, jak tam jest tak zwana próżnia kosmiczna? Oficjalnie wiemy, że nic nie ma. Jest tylko atmosfera i nic więcej. No i to jest to pytanie, jak może być mocne, jak tam jest tak zwana próżnia kosmiczna? I co ta próżnia ma coś odbijać? Co odbijać ma niebo? To wynika z jej struktury, ale o tym dalej. Mamy znów księgę Ezechiela 1:22. Tutaj to jest zwrócę uwagę na to, co jest podkreślone. Było coś jakby sklepienie niebieskie, czyli sufit nieba, jakby kryształ lśniący. O, jakby kryształ lśniący. Czyli kryształ przyrównany do firmamentu. To jest inny przekład. Kształt sklepienia strasznego z wyglądu, jakby jeden ogromny kryształ. Czyli kształt nieba jest przyrównany do ogromnego kryształu. A więc musimy poszukać tego kryształu. O co nam tutaj chodzi? To jest grafika z poprzednich filmów. To jest ta odległość. Tutaj jest powierzchnia Ziemi, atmosfera i sklepienie nieba, czy inaczej mówiąc, to jest sufit. Mamy to na wysokości 100 km i to jest zewnętrzna powłoka nieba. To jest właśnie firmament. O, teraz zobaczymy. Ponieważ mieliśmy to lustro polerowane, no to teraz co tutaj widzimy? Ogon komety, robione to jest satelity i co? Odbije się tutaj ta niebieska powłoka. Poświata, można powiedzieć. Zobaczmy. Odbija się ogon komety od szkła nieba. Właśnie od tego kryształu, o którym my właśnie tutaj dowiedzieliśmy się z Biblii. Tutaj mamy to samo. Ogon komety odbija się właśnie od... I cała kometa odbija się od kryształu. Właśnie myśmy szukali. Proszę, jest potwierdzenie. Teraz tak. Musimy zobaczyć, jaki wpływ ma ten kryształ na przelot statków kosmicznych. Zwróćmy uwagę, że to jest prom kosmiczny. Zwróćmy uwagę, że on jest, ma specjalną izolację specjalnych takich płytek. Widzimy, on jest cały pokryty tym, bardzo szczelnie. Gdyby była tutaj jakaś nieszczelność, to by przy powrocie byłby los tego promu identyczny z losem Kalambii. Popatrzmy, to jest prom Discovery. Cała powierzchnia jest pokryta właśnie tymi specjalnymi płytami izolacyjnymi. Dlaczego? Po co to jest potrzebne? No właśnie, jak już widzieliśmy, te zdjęcia komet. Widzieliśmy te zdjęcia komet? Tam się odbijało od szkła, ale to były zdjęcia z kosmosu, czyli od wewnątrz, a od zewnątrz? Popatrzmy, po to jest potrzebne. Ja tu powiększę. Proszę, po to jest potrzebna ta izolacja. Widzimy teraz, o co tu chodzi? Jak się przechodzi przez ten kryształ nieba, czyli firmament, to statki kosmiczne się nagrzewają do potężnej temperatury. Można powiedzieć, że to jest specjalny granulat szkła, kwarcu, można powiedzieć. I dlatego Kalambia, jak wracała, jak była w niebie, to nie było problemu. Ona w sumie została uszkodzona w czasie startu, a jak poleciała w kosmos, tam były mniejsze prędkości przy przebijaniu tej linii, tego firmamentu, tej linii Karmana, nie było problemu, ale kiedy znalazła się w kosmosie, no to też nie było problemu. Natomiast jak jest powrót, tam jest ogromna prędkość rzędu ponad 7 km na sekundę i taki prom kosmiczny, no w tym szkle on się zanurza, w tym granulacie, i on się tak rozgrzewa, że potrzebne są te właśnie elementy izolacyjne. Bez nich to by spłonął. I widzimy, po to jest potrzebna ta izolacja. Żeby przejść tą linię Karmana, czyli firmament nieba, czyli to jest sufit atmosfery.
Co ciekawe, tutaj mam samolot rakietowy, to są tak zwane wycieczki w kosmos za 200 tysięcy dolarów. To jest samolot rakietowy, on nie ma izolacji, ponieważ on wznosi się na odległość 96 km. I później latem ślizgowym wraca. Czyli on nie dochodzi do linii Kármána, czyli do szkła nieba. Ale my zaraz dowiemy się, co to jest właśnie to szkło. Ten nasz kryształ biblijny. My zaraz go zobaczymy nawet. Ale pamiętajmy, tutaj są wycieczki, które dolatują do szkła nieba. I ten samolot rakietowy nie przekracza tej linii. Natomiast wszystko, co przekracza, to się oblepia. Akurat promy Discovery, czy tam inne, one się nie oblepiają, ponieważ mają specjalną technologię, która jest wielokrotnego użytku i ta technologia powierzchni tych płytek jest tak skonstruowana też, że nie wyłapuje tego szkła. Ten granulat się nie przykleja. Natomiast bardzo łatwo się przykleja do meteorytu. Zwróćmy uwagę na tym zdjęciu, że tu mamy strukturę tego kamienia, a tutaj jest właśnie oblepione właśnie tym stopionym szkłem nieba. Proszę bardzo. Świeżo jak spadł, widzimy go tutaj na kamienistej powierzchni. Bardzo ładnie wygląda właśnie ta czerń stopionego szkła na powierzchni meteorytu. Jak to wygląda? Tutaj mamy meteoryt, tutaj korzystam właśnie z grafiki wykonanej przez australijskiego badacza niebocentryzmu. Czyli leci meteoryt, uderza w szkło linię Kármána, w szkło nieba, on się tutaj rozpala. Tak, mamy kolejne fazy i teraz tak. Tutaj już leci ten czarny, taki oblepiony, ale co to jest? O, takie coś, takie resztki za nim lecą. To jest właśnie stopione elementy szkła. Tak one wyglądają. Nazywają się tektyty. Możemy sobie w Wikipedii poczytać na temat tektytów. Ich pochodzenie jest do dzisiaj niewyjaśnione, ale jeden z badaczy tego tematu tak napisał. Jesteśmy więc zmuszeni do przyjęcia wniosku, który początkowo wydaje się niewiarygodny, że tektyty, pomimo ich znacznego podobieństwa do ziemskich skał, nie pochodzą z Ziemi. Jesteśmy jeszcze daleko od pełnej odpowiedzi. Czyli nie pochodzą z Ziemi, czyli to szkło nieba, stopione szkło nieba, nie pochodzi z Ziemi. Oczywiście, że nie, no ponieważ pochodzi właśnie z kosmosu. A teraz tak, teraz popatrzmy, to jest zdjęcie, tylko to powiększę. Proszę bardzo. Tak, to jest zdjęcie ze statku kosmicznego. Co tu jest ciekawe? Mamy deszcz meteorytów i co tu widzimy ciekawego? One się spalają w niczym. Nie, jak to w niczym się mogą spalać? Oczywiście, one się spalają w szkle nieba. I jak spadną niżej, no to albo się całkowicie spalą, albo jak spadną jeszcze poniżej linii Kármána, no to się oblepi o tym czarnym szkliwem. Proszę bardzo, a teraz jednorazówki. Kapsuły lądownicze, kapsuły załogowe statków kosmicznych. To jest akurat rosyjski wariant. Zobaczmy, on jest tak samo oblepiony tym szkliwem, jak meteoryty. No to jest jednorazówka, a więc jest izolacja, ale nie tyle, żeby załoga przeżyła. A na powierzchni widzimy cały nalot właśnie tego szkła nieba, tego kryształu. A to, proszę bardzo, tu już jest pucowana, ostro drapana kapsuła pierwszego kosmonauty Gagarina. Ostro było tutaj drapanie, one wystawione na sprzedaż. Także widzimy, ostre drapanie, właśnie trzeba było to zedrzeć w jakiś sposób, tą czerń szkła nieba. A tutaj częściowo wypucowali, a częściowo nie wypucowali i widzimy ten czarny nalot. Też na jednorazówce, kolejna kapsuła lądownicza. Co ciekawe, tutaj w amerykańskich kapsułach lądowniczych też jest po prostu szkło nieba, widać tutaj przy tym bulaju,
przy tym zierniku. To już tutaj nie wypucowali, natomiast to wszystko wyczyścili bardzo ładnie. Widzimy, jakie tutaj działają ogromne temperatury przy przechodzeniu przez szkło nieba, przez tą warstwę. Tutaj po lewej stronie mamy nówkę, tą kapsułę załogową, a tutaj mamy po powrocie na Ziemię, widzimy, jakie tutaj temperatury działały. Ale to jest właśnie skutek właśnie tego tarcia o ten granulat szkła nieba, biblijnego firmamentu. Teraz tak, ja tutaj powiększę, o co tutaj chodzi. To jest libijski tektyt i on jakiego jest koloru? Żółtego. Ale ktoś by zapytał, jakim to jest to szkło nieba, ponieważ nam się wydaje, że tam nie ma nic, ale jednak ono ma swój kolor. Otóż to jest kolor żółty. Widzimy to, kiedy patrzymy na Słońce. Dlaczego Słońce jest żółte? Żółte jest dlatego, że właśnie mamy szkło nieba. Ono jest koloru żółtego. Ale ponieważ w atmosferze jest fosfor i właśnie ten fosfor nam robi błękit nieba. A w nocy jest przeźroczysty. Stanowi przeźroczystość. I widzimy piękne gwiazdy właśnie wyświetlane na tym firmamencie. Co my tu mamy? Proszę bardzo, to jest kolejny dowód, że to jest powierzchnia firmamentu, szkła nieba jest szkłem, ponieważ mamy rozszczepienie światła jak w pryzmacie. Proszę bardzo, mamy gradację kolorów jak w pryzmacie, tylko ten pryzmat jest sferyczny, to nie jest taki prosty, jak nas uczono w szkole. To jest to samo, to jest fragment z filmu oficjalnego NASA, wahadłowiec na tle linii Karmana, na tle firmamentu. Widzimy gradację kolorów, szkło nieba. To jest kolejny dowód wizualny, że to jest szkło, które rozszczepia światło. I dlatego mamy tą gradację kolorów. A teraz, jak możemy sprawdzić wizualnie linię Karmana, czyli szkło nieba? To szkło jest odpowiedzialne za wszystkie te efekty i zjawiska w atmosferze, które są na tej ilustracji. Mamy tęczę, klasyczną tęczę, odwróconą. Mamy zmniejszenie gabarytów, zwiększenie gabarytów Słońca i Księżyca. Mamy różne inne tutaj zjawiska, halo i tak dalej. Ten cały spektrum tych wszystkich zjawisk to jest właśnie spowodowane istnieniem szkła nieba 100 km nad naszymi głowami. A co tutaj mamy? Jak już mówiliśmy o tych kometach, komety mieliśmy jakby od środka nieba, a tutaj mamy UFO, które swoim światłem oświetla od dołu linię Karmana, czyli szkło nieba. On tutaj oświetla to i ten film cały, to jest tylko akurat fragment tego filmu, ten niezidentyfikowany obiekt latający właśnie pokazuje nam, jak to wygląda i jak wygląda od spodu linia Karmana, czyli szkło nieba. On właśnie swoim światłem oświetla, on leci tuż pod i oświetla tą całym swoim światłem lustro. O, można tak powiedzieć. Nasze lustro, nasze biblijne lustro. O, może tak. A teraz, ponieważ często zadaje się pytania, już takich trochę komentarzy było, dlaczego przy wschodzie, zachodzie Słońca i Księżyca te dwa obiekty są większe, a w punkcie kulminacyjnym tych obiektów na niebie one są małe, ale nad horyzontem zawsze są duże. Dlaczego? No bo właśnie szklana linia Karmana robi zasoczewkę w tym momencie. Także tak to wygląda. Ja tutaj dziękuję Państwu za uwagę i do następnego filmu. A, jeszcze tutaj jest jeden szczegół. Zapomniałem, przecież jest podsumowanie. Wnioski. Wypadek wahadłowca Columbia stanowi dramatyczny dowód istnienia szkła nieba, czyli biblijnego firmamentu.
Istnienie tektytów potwierdza biblijną księgę Ezechiela. Fakt oblepienia stopionym szkłem nieba meteorytów, załogowych lądowników jednorazowego użytku stanowi dowód wizualny potwierdzający sprawozdanie biblijne. Punkt czwarty. Zjawiska na niebie, które możemy sami zaobserwować na co dzień, są dowodem istnienia szkła nieba. Piąty. Firmament nieba oraz wraz z pozostałymi elementami niebocentryzmu, o których mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach, jest istotnym czynnikiem w zrozumieniu istnienia obrotowego nieba. Także ja dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.